A ze mną jest już Krzysztof Herdzin, pianista, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, dyrygent. Brał pan udział w nagraniu ponad 200 płyt, wielokrotnie nagradzany, można by tak wymieniać, przez wiele, wiele godzin. Jest pan doktorem nauk muzycznych, ale również świetnie pan się sprawdza jako asystent doktora weterynarii, w której roli pan się lepiej czuje. Bardzo dziękuję za to piękne przywitanie. Teraz musiałbym się naprawdę głęboko zastanowić, która z tych funkcji, którą mi pani przypisała, jest dla mnie ważniejsza i w czym się najlepiej czuję, co mnie dopinguje do rozwoju i inspiruje do życia. Rzeczywiście ta moja przygoda z weterynarią i to, że byłem asystentem doktora w przychodni dla zwierząt, to jest coś, w co długo nie mogłem sobie w ogóle uwierzyć, bo pojawiła się w moim życiu potrzeba jakiegoś takiego głębokiego zresetowania, tak jak robimy reset, twardy reset komputera. Aby wszystko się uspokoiło, wróciło na swoje miejsce, aby zdystansować do świata, do rzeczywistości, do zawodu, do pracy, a moja praca no, jest moim życiem tak naprawdę i jestem w niej zatopiony od tak naprawdę wczesnego dzieciństwa. Więc potrzebowałem takiej chwili, w której spędziłbym czas ze sobą, ze swoimi myślami, w spokoju, z dala od Polski, z dala od moich przyjaciół, środowiska, rodziny. I zaplanowałem sobie pieczołowicie wyjazd na Jamajkę, który odbył się dokładnie rok temu. Wyjechałem 11 lutego 2018 roku i spędziłem na Jamajce 4,5 miesiąca jako wolontariusz. Pracowałem w miejscowości Kingston, najpierw w schronisku dla psów, a potem zrobiłem kurs weterynaryjny kilkudniowy. To było wymagane, żebym zajął się tym, o czym marzyłem, a więc pracował w przychodni dla zwierząt jako pomoc doktora weterynarii. Musiałem zdać egzamin z języka angielskiego, z nazw anatomicznych części ciała, chorób, różnych schorzeń, instrumentów lekarskich, narzędzi chirurgicznych itd., itd. Nauczyć się pewnych czynności jak pobieranie krwi, pobieranie wymazów, szczepienie zwierząt, pomaganie w zaszywaniu ran, przemywanie, jakby wszystkie te rzeczy, które są potrzebne w pracy w przychodni weterynaryjnej. Pana muzyczna kariera się rozwijała i nagle pan powiedział stop, tak. Zmieniam swoje życie. To była bardziej ucieczka od siebie, czy spotkanie ze sobą? Bardziej spotkanie ze sobą. Ja wiedziałem, że nie robię tego na zawsze i to było takie, tak jak powiedziałem, chwilowe poustawianie pewnych moich zaburzonych kwestii w mojej głowie, w mojej emocjonalności, w mojej psychice, tak żeby wszystko wróciło na swoje miejsce. A co przede panu wszystkim tak doskwierało, że potrzebował ja pan Ja mówię o tym od dłuższego czasu dosyć otwarcie i przyznaję się do tego, że od paru lat poczułem, że mam ze sobą problem, z jakimiś relacjami społecznymi, z jakimiś toksycznymi zachowaniami. Byłem zmęczony muzyką, zacząłem się bać, że muzyka, która jest moją miłością, przestaje dawać mi tyle radości, co zawsze i może się stać to, przed czym zawsze przestrzegam moich studentów i nigdy nie wierzyłem, że mnie to spotka, a wtedy byłem na skraju takiej myśli, że przestanę się cieszyć tą muzyką i stanie się dla mnie po prostu zawodem, takim jak wykonuje ten zawód mnóstwo ludzi, przepraszam, że to powiem, którzy pracują w filharmoniach przez 30, 40, 50 lat i pracują w tych filharmoniach grając w orkiestrze jak w fabryce. I tak naprawdę nie mają ani radości z grania, są sfrustrowani, pełni marazmu. Wiadomo, że no, każdy człowiek żyje innym życiem i każdy ma inne uwarunkowania. Ale potrzebny był aż taki zwrot. Tak, bo jednak potrzebowałem bardzo radykalnego, bardzo ciężką fizyczną pracę. Potrzebowałem bardzo radykalnego czasu, który no, postawił mnie do pionu, jakby zmieniając mój punkt widzenia, moją jakąś taką wewnętrzną potrzebę, chciałem się sprawdzić, chciałem poczuć się troszkę zbity z tego piedestału, ponieważ jako dyrygent, jako kierownik muzyczny koncertów, nagradzany, bardzo mający dobre publicity, czułem się troszkę jak ryba w wodzie i byłem rozpieszczany. Ale dał pan sobie tam mocno w kość. Tak, i potrzebowałem tego właśnie, żeby dać sobie w kość, żeby poczuć się takim, no, mówiąc kolokwialnie, robolem. Nikogo tam nie interesowało, kim jestem w Polsce. Miałem dwie zdrowe ręce do pracy, serce do pracy.
I bardzo silnie poświęciłem się no, najtrudniejszym i najcięższym fizycznym pracom. W schronisku podejmowałem się gospodarczych prac, a więc dźwigałem ciężkie ciężary, czyściłem klatki, karmiłem zwierzęta. Bardzo często byłem pogryziony przez agresywne psy, bo tam było około 100 psów. I niektóre były agresywne, walczyły o dominację i zanim mnie nie poznały, zanim nie zostałem zaakceptowany, byłem traktowany jako intruz. I dwukrotnie miałem bardzo mocno pogryzione łydki. Musiałem dostawać zastrzyki przeciwtężcowe. Raz miałem zszywaną nawet dosyć głęboką ranę na łydce. Więc to było dla mnie no, zetknięcie z zupełnie innym życiem. I takim życiem, które najpierw wywołało we mnie wielkie przerażenie. Przyznaję to bez kokieterii. Raz, że wielki hałas, bo wszystkie psy 8 godzin dziennie tak wyły, szczekały, piszczały, że no nie było gdzie uciec. Ja przyzwyczajony do pracy w warunkach takich, gdzie często potrzebuję higieny dla uszu, żeby się wyciszyć, gdzieś uciec od tego zgiełku. Byłem wrzucony w zupełnie inne realia. Straszny smród, bo to była temperatura 30 albo więcej stopni w strasznym słońcu. Te zalegające wszędzie nieczystości, ekskrementy, które zanim nie wyczyściliśmy klatek się rozkładały, więc to dawało niezwykłe, nieprzyjemne wrażenia. No i generalnie te psy, które z jednej strony były, tak jak powiedziałem, agresywne, z drugiej strony mnóstwo psów, które były tak przestraszone, inne wymagały opieki weterynaryjnej, inne błagały o chwilę zainteresowania, lizały, piszczały, chciały być brane na ręce, więc no, nie było tak naprawdę minuty w czasie 8 bądź 10 godzin, które codziennie spędzałem w schronisku, gdzie nie było czegoś do roboty. Często zastanawiał się pan czasami, co ja tu robię? Chciałem uciec, tak. Miałem kryzys po jakichś 8-9 dniach i naprawdę obudziłem się któregoś dnia rano i powiedziałem, nie dam rady. Więc to właśnie, ale o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby zetknąć się ze sobą, wyrobić w sobie też pewną odwagę i wykazać sobie, udowodnić sobie, że stać mnie na coś, czego wcześniej nie robiłem, żeby się czegoś nauczyć. To było naprawdę wyzwanie, chyba największe wyzwanie w moim życiu. No i z tego schroniska potem drugie doświadczenie, więc praca w tej przychodni dla zwierząt domowych, gdzie były głównie koty, psy, czasem jakieś chomiki, króliki. Raz w tygodniu jeździliśmy do gospodarstw, żeby oglądać jakąś trzodę, jakieś konie, krowy. Natomiast w przychodni to było też dla mnie ekstremalne przeżycie, już nie tak fizyczne ciężko, ale bardziej psychiczne i emocjonalne, ponieważ wielokrotnie byłem świadkiem, jak umierały nam zwierzęta. Niektóre trzeba było poddać eutanazji, niektóre były nieuleczalnie chore. Ja płakałem naprawdę, bo jestem wielkim kociarzem i mam w sobie wielką miłość do kotów, zawsze miałem koty. Kiedy nawet jakieś małe kocięta czy małe szczenięta, bardzo ciężko chore, bezradne, próbowaliśmy je ratować 1-2 dni, 3 dni. No i widziałem, jak gasło w nich życie i jakby cała moja empatia, miłość do świata, potrzeba ratunku, niesienia pomocy. No w tym momencie to były najsilniejsze emocje, które no nigdy wcześniej w życiu w takim wymiarze mi nie towarzyszyły. A jak reagowali pana bliscy przyjaciele, którzy dowiadywali się, że oto Krzysztof Kerdzień no wszyscy byli w zostawia szoku. Muzykę i jedzie tak. Szczepić koty? Wszyscy byli w szoku i to się powtarzało. I powtarzało się też to, że gratulują mi odwagi. No, zazdrościli czy trochę się uśmiechali? Nie wiem, czy zazdrościli, wie pani, no to jest, nie chcę oceniać tego, jakie są intencje innych i jakie są ich komentarze. Natomiast no rzeczywiście ja sam się bałem, czy dam radę, tak jak wspomniałem wcześniej i przygotowywałem się do tego bardzo skrupulatnie przez rok. Musiałem sobie wszystko przemyśleć, zaplanować czas, bo musiałem wziąć urlop na uczelni, musiałem się zaszczepić, byłem zaszczepiony na tyfus i na wściekliznę. To były szczepionki, które trzeba przyjmować przez kilka miesięcy. Musiałem sobie odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, bo to oczywiście wymagało też jakiegoś tam nakładu finansowego. Tam mieszkałem u rodziny jamańskiej, co też było nowym, bardzo ciekawym doświadczeniem, że dla mnie, dla starego konia, musiałem sobie od zera stworzyć nowe środowisko, prawda? Zbudować nowe relacje. Rozmawialiśmy po angielsku. Język angielski na Jamajce nie jest tym samym angielskim, który my znamy. To jest tak zwany patois. Czyli taki żargon, jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, ze Ślązakiem bądź z Góralem, więc nie wszystkie wyrazy są zrozumiałe. Także to też było wyzwanie, czasem śmieszne, czasem zwierzęta pana rozumiały, ale ludzie nie zawsze. Tak, więc wszystko to się gdzieś tam, rzeczywiście jak opowiadam o tym ludziom,
to wszyscy robią wielkie oczy i mówią, a dlaczego to zrobiłeś? Ja no, tłumaczę tak jak pani tłumaczę, że potrzebowałem takiej terapii wewnętrznej. Takiego spojrzenia w głąb siebie, tak. To już nawiązuje do mojej płyty. Pana, tak, płyty. I rzeczywiście no, bardzo się cieszę, że no, zdałem ten egzamin, bo to był dla mnie egzamin, tak jak mówię. Wyszedłem z tego z bardzo wieloma refleksjami, z bardzo wieloma wnioskami, które jestem pewny, zmieniły moje nastawienie do świata, do muzyki również, do bliskich. Wróciłem pod koniec czerwca ubiegłego roku i od tamtej pory wielu ludzi, którzy są ze mną bardzo blisko, moi przyjaciele, moja rodzina, którzy mnie znają, potwierdzają, że zmieniłem się. Czyli jaki pan jest w odróżnieniu do tego, co było? No na pewno jestem spokojniejszy, jestem bardziej zdystansowany. Powziąłem też pewne decyzje, to jeszcze było przed wyjazdem na Jamajkę, żeby się troszeczkę wycofać ze środowiska, z mojej intensywnej pracy, bo ja pracowałem na w różnych funkcjach, i jako pianista, jako dyrygent, i aranżer, i tak dalej, z różnymi artystami, z różnych gatunków muzycznych. I byłem troszkę jak pracoholik. Dzień w dzień, gdzie indziej, ciągle w biegu, nie miałem czasu dla siebie, nie miałem czasu, żeby spokojnie pójść na spacer, wypocząć. No i teraz wszystko jest na zupełnie innym biegunie, naprawdę. Wycofałem się z bardzo wielu współprac, mam dużo więcej czasu dla siebie, dla mojego domu, mam dwa psy teraz w domu, więc potrzebują bardzo wiele uwagi, długich spacerów. Wreszcie mam czas, żeby spokojnie zająć się swoimi celami, swoimi sprawami artystycznymi. Już nie muszę pracować na nazwisko innych artystów, bo bardzo często było tak, że ktoś zapraszał mnie do siebie jako aranżera na przykład i stwarzałem aranżację dla jakiegoś wokalisty czy dla jakiegoś instrumentalisty i tak naprawdę on potem spijał całą śmietankę. No ale to jest rola aranżera. Więc czasami zastanawiałem się, co ja tu robię. Przecież mam tyle swoich pomysłów jako lider, jako kompozytor i organizuję koncerty, nagrywam swoje płyty. Więc teraz pod tym względem rzeczywiście wszystko jakoś wróciło do pewnych takich zdrowych relacji. Dba pan o siebie pod każdym względem, jak rozumiem. Staram się, tak. Jestem w pewnej higienie i tak jak mówię, ten dystans do świata też pozwolił mi wyzbyć się pewnej takiej postawy roszczeniowej, która jest bardzo powszechna teraz na świecie. Ciągle czegoś chcemy, ciągle walczymy, nie wiem, o zainteresowanie, o swoje prawa, o to, że ktoś nam coś dla nas zrobi, że świat jest coś nam winien, prawda? Z tego się bierze bardzo dużo problemów, z tego się bierze bardzo dużo, nie wiem, frustracji, złości, żalu itd., itd. Więc pod tym względem śmiem twierdzić, że to jest jak terapia, psychologiczna terapia. Jak wizyty u psychoterapeuty, to ten wyjazd dla mnie był jakąś taką kropką nad i w tych poszukiwaniach spokoju. Ale nie wycofuje się pan oczywiście ze świata muzycznego. No nie, między innymi w kwietniu będziemy mogli usłyszeć rekwiem Krzysztofa Hardina w Bydgoszczy. Jak wyglądają, można powiedzieć, już takie ostatnie chyba przygotowania do tego wydarzenia. Tak, rzeczywiście. Jesteśmy bardzo zaawansowani mocno już w działanie przygotowawcze z Filharmonią Pomorską. To będzie no, największa w moim życiu, największe wydarzenie dla mnie jako dla kompozytora i dyrygenta. Skomponowałem godzinny rekwiem, mszę żałobną. Bardzo dużo mnie to kosztowało, bo to jest taki rodzaj kompozycji, która wymaga no, odpowiednich refleksji i odpowiedniego nastawienia. Nigdy nie myślałem i nie sądziłem, że w ogóle napiszę takie dzieło, ale Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej, zamówił u mnie tą kompozycję, zostawiając mi tak naprawdę wolną rękę, kiedy to zrobię i nie trzeba było się spieszyć i tak dalej. I myślałem o tym w czasie pobytu na Jamajce i pomyślałem sobie, że to jest dobry moment właśnie do przemyślenia tego tematu, gdybym się zdecydował, jak ta msza żałobna będzie wyglądała. Okazało się po powrocie z Jamajki, że moja głowa przez ten czas bardzo odpoczęła. Miałem mnóstwo fajnych pomysłów, bardzo świeżych. Przez ten czas nie miałem do kontaktu z muzyką, nie grałem na instrumencie, nic nie pisałem. A w ostatnich 2-3 latach odeszło wielu moich wspaniałych przyjaciół, moich mentorów, moich wielkich autorytetów muzycznych. Tomasz Stańko, Michał Kulenty, Janusz Muniak, jeszcze kilku moich znajomych nie z środowiska muzycznego. Te moje doświadczenia, o których pani wspomniałem na Jamajce z umierającymi psami, kotami, również dla mnie były takim bodźcem do tego, to są też dusze, które gdzieś są.